Po raz kolejny wspólnie z Kubą Wojewodą korzystamy z sali tradycji 80-tki, no szkoły nam bliskiej. Kuba jest absolwentem, ja w tej szkole uczę. I dzisiaj zaczniemy kolejną opowieść, troszeczkę związaną z tą poprzednią o wsi w Bronisławach. Dzisiaj zaczniemy opowieść o Cichociemnych. Tak, tutaj dwie akcje na terenie naszego obwodu. Ale to powolutku, tak. Pomalutku do tego jeszcze, Kuba, dojdziemy. Powiedz mi, kto wpadł na pomysł powołania tego typu jednostki, gdzie to się stało? Właściwie już po zakończeniu walk w Polsce w 1939 roku, gdy Armia Polska była odtwarzana na terenie Francji, podjęto starania, aby uruchomić takie połączenie lotnicze między terenami okupowanej Polski a naczelnym dowództwem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. I tutaj oficerowie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zaproponowali właśnie w Sztabie Generalnym, aby można było przerzucać właśnie oficerów z zadaniami specjalnymi na teren Polski. No już troszeczkę uprzedziłeś moje pytanie, ale jakie były konkretne zadania, które Cichociemni mieli wykonywać? Początkowo mieli służyć jako kurierzy, zresztą tacy też później byli, bo nie tylko Cichociemni, czyli ci żołnierze, stricte oficerowie Wojska Polskiego, ale też kurierzy, delegaci rządu na kraj byli też tutaj zrzucani. Był ten taki most lotniczy między Polską a Wielką Brytanią, a potem też między Polską a terenami Włoch, które już zostały przez aliantów częściowo zdobyte. No tutaj generalnie ci wszyscy, którzy lądowali w Polsce, przechodzili bardzo trudne i ciężkie szkolenie, zgłaszali się na ochotnika do takiej służby. Byli po prostu spadochroniarzami Armii Krajowej. I rozumiem, że znaczenie tej nazwy Cichociemni to jest, ja tak przynajmniej rozumiem, że musieli działać po cichu i no może nie tyle w ciemności, co być niewidocznymi. Oni byli szkoleni przez, można powiedzieć, na wzór SOE brytyjskiego. Jeśli chodzi o samą tą nazwę Cichociemnych, no to ciężko jest przypisać komukolwiek, raczej nie ma takiej możliwości, ale po raz pierwszy zastosowano ją w 1941 roku w jednej z instrukcji właśnie szkoleniowej dla tych żołnierzy. Autora nazwy Cichociemnych nie ma. Myślę, że nie uda się tego ustalić. A może kiedyś to by się gdzieś tam uda odkopać? A może. Być może autor dokładnie tego raportu może być, czy też instrukcji, może być postrzegany jako autor tejże nazwy. W jaki sposób rekrutowano do tej jednostki żołnierzy? Byli to żołnierze, którzy zgłosili się na ochotnika. Proponowano często niektórym z oficerów właśnie przystąpienie do takiej formacji. Niektórzy weterani później wspominali, że byli zapraszani na rozmowę. Tam mieli 3 minuty na zastanowienie się, określano mniej więcej charakter pracy, zresztą jeszcze w takim trybie też i konspiracyjnym, żeby w razie odmowy też jakby nie wiedzieli zbyt wiele oczywiście dużo, tak, o tej formacji, no ale zgłosiło się blisko 4000 ochotników, z czego niecałe 400 później służyło w formacji Cichociemnych. A jak długo trwało szkolenie i co wchodziło w jego skład? No, szkolenie było bardzo wymagające, zarówno pod względem fizycznym, jak i tutaj technik prowadzenia walki, technik dywersyjnych. Uczono właściwie wszystkiego, co miałoby stwarzać problemy tutaj Niemcom na terenie okupowanej Polski. Szkolono dywersyjnie, szkolenie minerskie, czyli chociażby to jest wysadzanie pociągów, szkolenie z walki bieżącej, szkolenie z łączności, bardzo ważne. Tak więc tutaj no, szereg bardzo różnych testów przechodzili też
No i oczywiście nauka skoków spadochronowych, tak. Tutaj nasi żołnierze na terenie Wielkiej Brytanii wbudowali słynną wieżę spadochronową, która służyła właśnie im do testów. No i tam zaliczali, prawda, te wszystkie egzaminy później z różnego rodzaju, kończące różnego rodzaju szkolenia. Kuba, powiedz mi, w jaki sposób rekrutowano do tej jednostki? Do tej jednostki trzeba było zgłosić się na ochotnika. Albo w bardzo krótkim czasie, podczas rozmowy na zaproszenie danego oficera, już właśnie tej komórki działającej, tworzącej ten oddział, trzeba było w bardzo krótkim czasie szybko zdecydować się, czy się chce działać w tej jednostce, czy też nie. Ci wszyscy, którzy byli zapraszani na taką krótką rozmowę rekrutacyjną, zazwyczaj mieli 3 minuty na odpowiedź, a pokrótce scharakteryzowano im, jak będą działać, co to będzie za jednostka. No i oni mieli właśnie podjąć szybko taką decyzję. A co obejmowało szkolenie i jak to był długi cykl szkolenia tych żołnierzy? Cykl szkolenia był ten pierwszy kilkumiesięczny. On obejmował mnóstwo zagadnień z taktyki, z prowadzenia działań dywersyjnych, z różnego rodzaju instrukcji minerskich chociażby, tego wszystkiego, co należy wiedzieć, oczywiście o technikach spadochronowych, no bo żołnierze byli przeznaczeni do przerzutu nad okupowaną Polskę i tam mieli skakać, więc musieli szkolić się właśnie z technik spadochronowych. Oni ćwiczyli na takiej właśnie specjalnie zbudowanej przez żołnierzy polskich wieży spadochronowej tam na terenie Wielkiej Brytanii. Cały cykl przeróżnych szkoleń dywersyjnych, bojowych, obsługi broni, tych wszystkich oficerów, którzy mieli jakby przejmować dowodzenie w Polsce różnymi oddziałami partyzanckimi, oni też jakby szkolili się z technik prowadzenia oddziałów. Oddziałów. A ilu cichociemnych przeszkolono do akcji i ilu z nich dotarło do Polski? Zgłosiło się ponad 2,5 tysiąca żołnierzy do służby w kraju. Potem ta rekrutacja jakby wyselekcjonowała 570 osób, natomiast zrzucono do Polski 316 żołnierzy cichociemnych. Ale nie zdążono zrzucić reszty, czy... To znaczy, te operacje były zaplanowane też naprzód, tak? Nawet tutaj na terenie ziemi soczewskiej spodziewano się zrzutu w styczniu 1945, do którego już oczywiście nie doszło, bo te tereny zajęła Armia Czerwona. I tak na koniec tej naszej pierwszej części, czy w cichociemnych był jakiś mieszkaniec tej naszego regionu, Sochaczewa, powiatu? No ja nigdy nie spotkałem się z takimi osobami, które akurat pochodziłyby stąd. Natomiast wiem o jednym z cichociemnych, który był zrzucony, ale o nim w następnym odcinku. W jednym z następnych odcinków, tak jest. Dziękuję za ten pierwszy. W następnym odcinku porozmawiamy o uzbrojeniu cichociemnych. Dziękuję.